Do jakiej Polski przyjedzie papież? Pytamy i odpowiadamy na to pytanie w najbliższym numerze Tygodnika Powszechnego. Ojciec Ludwik Wiśniewski, człowiek, który rzadko wydaza pióro i rzadko wyraża swoje opinie, tylko w specjalnych momentach. Tym razem chyba poczuł, że moment jest specjalny i próbuje zdiagnozować Polskę i stan polskiego kościoła przed wizytą papieża podczas Światowych Dni Młodzieży. Co nas podzieliło? Czy podzieliło nas Polaków już dokumentnie i na zawsze? Czy w ogóle jest jakaś droga powrotu do normalności, do rozmowy między stronami sporu, które się bez umiarkowania naparzają w tych czasach? To są bardzo ważne pytania, dramatyczne. Ojciec Ludwik Wiśniewski pokazuje nam cały katalog kłamstw, fałszywych wiar, na które się nabraliśmy, faktów, których nie było, interpretacji, które są nieprawdziwe, które są niestety przedmiotem i wiary, i sporu. Takiego sporu, z którego wydaje się nie ma wyjścia. A on jednak pokazuje, że wyjście jest możliwe. Zapraszamy Was do lektury tekstu, który na okładce zajawiliśmy przewrotnie, tytułem Władza mówi głosem Boga.